W naszej galerii postaci XX i XXI wieku Juan Carlos I, z namaszczenia dyktatora od 25 lat król dynastii Bourbonów. Jego intronizacja oznaczała bowiem wskrzeszenie monarchii po krótkim, ale jakże dramatycznym epizodzie republikańskim i po długim okresie dyktatorskiej władzy Caudillo, Francesco Franco. Moim i Państwa gościem jest dziś redaktor Bolesław Broszczak. Nieczęsto, przyzna Pan, zdarzało się w historii, że dyktator, generał, w tym wypadku szef hunty wojskowej, która zawiązała się, by siłą obalić rząd republikański, już na długo przed śmiercią decyduje się na przekazanie władzy młodemu księciu, formalnie zaledwie następcy tronu. Właściwy sukcesor tronu hiszpańskiego żył przecież. Proszę przypomnieć, jak to wszystko się stało. Myślę, że powinniśmy się, panie redaktorze, cofnąć trochę do historii. Otóż lata 20. w Hiszpanii to okres niepokojów społecznych, politycznego zamętu i prób ówczesnego monarchy, dziadka naszego bohatera, króla Alfonsa XIII, rządzenia za parawanem wojskowych dyktatorów. Najpierw generała Miguela Primo de Rivera, a od roku 30., kiedy od generała zdystansowała się nawet armia, admirała Juana Aznara. Aznar, który dążył do tego, aby w jakiś sposób legitymizować swoją władzę, rozpisał w kwietniu lata 1931 roku wybory samorządowe, które zakończyły się totalnym zwycięstwem bloku republikańsko-socjalistycznego. Aznar podał się wówczas do dymisji, władzę objął Komitet Rewolucyjny przekształcony w rząd tymczasowy i 14 kwietnia tegoż 1931 roku Alfons XIII opuścił cichaczem Hiszpanię, zamieszkując w Portugalii. I tego samego dnia proklamowana została Republika, której to ciekawostka oficjalna nazwa brzmiała Hiszpańska Republika Ludzi Pracy Wszystkich Klas. No i teraz wracamy do tego pańskiego pytania. Otóż to według tak zwanej ustawy organicznej z 1947 roku proklamował Hiszpanię monarchią, ale z zastrzeżeniem, że przez najbliższe lata będzie królestwem bez króla. Te najbliższe lata się wydłużały, jak pan wie, wydłużały bardzo długo, aż do jego śmierci. I pełnię władzy sprawował on sam, on jako Caudillo, czyli jako wódz i generalissimus armii. On, Francisco Franco. Nieco później tę ustawę uzupełniono ustawą, która się nazywała Prawo o sukcesji. Ona określała Estado Español, państwo hiszpańskie, jako monarchię tradycyjną, katolicką, społeczną i reprezentatywną. Notabene do tej pory te wszystkie cztery przymiotniki przy państwie hiszpańskim obowiązują. I głową państwa według tejże ustawy miał być bądź król, którego wtedy nie było, albo regent. Czyli generalissimus Franco, choć nie nosił formalnie tytułu regenta, faktycznie taką rolę w Hiszpanii pełnił. No i wybór ten dyktatora, jeżeli miał zdecydować się, komu tron czy koronę powierzy czy przywróci. Oczywiste było jedno. Z całą pewnością musiał to być członek dynastii Bourbonów, a więc tej dynastii, która wywodzi się od wnuka Ludwika XIV, króla francuskiego, który jako Filip V zasiadł na hiszpańskim tronie. To XVIII wiek, przypomnijmy. Ale jaki to miał być Bourbon? Tego jeszcze nikt nie wiedział, bo były trzy kandydatury. Był ojciec naszego bohatera, który nosił tytuł hrabiego Barcelony, którego posądzano, być może słusznie, być może niesłusznie, o związki z masonerią, nazywano go wolnomyślicielem i Franco go nie lubił. Drugi, jego syn, a nasz bohater, młody wtedy książę Don Juan Carlos, wnuk wspomnianego króla Alfonsa XIII. A był jeszcze trzeci, książę Bourbon de Parma, bardzo przystojny mężczyzna. W dodatku zdawać by się mogło, że ma szalenie istotny atut, mianowicie jego żoną była ukochana wnuczka dyktatora, też prześliczna dziewczyna. Ja pamiętam, jak oglądałem film z ceremonii ślubnej, to rzeczywiście tą młodą parą byłem zachwycony. Ale mimo tego, że żoną była wnuczka Franco, on zdecydowanie postawił na dzisiejszego króla, a ówczesnego księcia. Otóż w roku 1954 wystosował do niego list, w którym zawarł warunki wykształcenia przyszłego monarchy. I to jest bardzo ciekawe, panie Sławomirze. Otóż miejsce tylko i wyłącznie Hiszpania. Konkretnie. Akademia Wojskowa, i to studia w trzech rodzajach broni, w marynarce, w lotnictwie, w armii lądowej. Dziś Juan Carlos występuje w zależności od okoliczności albo w jednym, albo w drugim, albo w trzecim mundurze. We wszystkich trzech jest mu bardzo do twarzy. Dalej, wykształcenie cywilne, uniwersyteckie. A więc prawo, ekonomia na Uniwersytecie Madryckim skończył, i to z bardzo dobrymi rezultatami. I dwa następne wymogi. Dokładne, bardzo dokładne poznanie pracy Ministerstwa Finansów. Okazuje się, że dyktator przykładał do tego ogromną wagę. I wreszcie
tu już jest zupełna ciekawostka, odbycie podróży dookoła świata na koszt władz hiszpańskich. Ja myślę, że to najprzyjemniejszy z tych warunków. Czyli mówiąc inaczej, przyszły monarcha był znany, był już wytypowany przez generalissimusa. Ale trudności istniały, dlatego że tak, że jego ojciec, hrabia Barcelony, z różnych przyczyn rezygnować nie chciał. No, wie pan, był w końcu synem pierworodnym króla Alfonsa XIII. Który i formalnie był jemu. Formalnie jemu się należała korona. I dyktator wiele zrobił, aby nakłonić ojca przyszłego króla do tego, aby zrzekł się prawa do sukcesji na rzecz syna. W 1962 roku, to też jest istotna data, w Madrycie odbył się ślub księcia, a książę, bohater naszej opowieści, przypomnijmy, to jest ciekawa rzecz. Otóż on urodził się 5 stycznia 1938 roku w Rzymie. Już dziadek i ojciec przebywali na emigracji. Dorastał w Portugalii i w Szwajcarii. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, potem do szkoły średniej. I pierwszy raz w życiu on, przyszły monarcha hiszpański, znalazł się w ojczystym kraju, jak miał ponad 11 lat. A wracam teraz do tego 62 roku. Otóż w maju 62 roku w Madrycie z wielką pompą odbył się ślub księcia z grecką księżniczką Zofią. To była córka greckiego króla Pawła, z duńskiej, a właściwie z niemieckimi korzeniami dynastii Sonderburg-Glücksburg. Jej brat Konstanty był potem królem Grecji. Jak doszła do władzy junta pułkowników, to król wyjechał, potem proklamowano w Grecji republikę. I ciekawe, że na tym ślubie sam Franco, mimo że osobiście lubił przyszłego króla, udziału nie brał. Zakazał prasie zamieszczania zbyt wielu zdjęć i zbyt wielu materiałów z tej uroczystości. Potem twierdził, że zrobił to dlatego, żeby przeciwstawić się nastrojom antymonarchistycznym, bardzo silnym w części sił politycznych, jakie jego samego popierały. Chodziło tutaj o falangę. O falangę, którą on stworzył właściwie, z którą wiele lat flirtował, ale pod koniec życia był z nią dosyć skonfliktowany, dlatego że był to człowiek, który rzeczywiście przez te wszystkie lata, on szalenie przez długo sprawował władzę, on był człowiekiem szalenie nieufnym i człowiekiem, który bardzo uważał, aby nie naruszać pewnej równowagi. Żeby, broń Boże, w tej Hiszpanii, no, ciężko doświadczonej wojną domową, żeby ta pewna równowaga społeczna nie została naruszona. I trzeba przyznać, że mu się to z dużym powodzeniem także i w tym przypadku udało. Tak, ale wracając do Juana Carlosa, czy on wykonał te polecenia, to znaczy odbył studia wojskowe, tak, odbył studia ekonomiczne, czyli przygotowywał się według rad Franco do przyszłego sprawowania władzy. Przygotowywał się do tego w sposób znakomity, zresztą on do tej pory wykazuje wielką umiejętność godzenia pewnych rzeczy i pracy, i sportu, jest zapalony wioślarz, żeglarz, narciarz i tak dalej. On uczył się bardzo pilnie. Przecież to nauka była ciężka, bo 3 akademie wojskowe i 2 fakultety na Uniwersytecie Madryckim, a jednocześnie był znanym bywalcem madryckich salonów, ponieważ był to, jest to nadal bardzo przystojny, wysoki mężczyzna, zdobył sobie w kręgach młodzieżowych, tych madryckich, zwłaszcza u pań, przydomek pięknego Juanito. No, zasłużony chyba. No i nadchodził w rok 1975, generalissimus umiera i już 2 dni później następuje koronacja Juana Carlosa, tak? Zgodnie z wolą zmarłego dyktatora. Jeszcze nieco wcześniej, 23 lipca 1969 roku, Franco podejmuje decyzję ostateczną. Uroczyście desygnuje don Juana Carlosa na króla Hiszpanii i przyszły monarcha składa w Cortezach, czyli w parlamencie hiszpańskim, przysięgę na wierność konstytucji. Między innymi w tej przysiędze mówi, że będzie wierny zasadom frankizmu. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jak przeniesiemy się o te parę lat później, po śmierci Franco, o czym pan przed chwilą wspomniał, w przemówieniu do narodu, czy w orędziu do narodu, nie wspomina o wierności zasadom frankizmu. Mówi o tym, że będzie starał się w Hiszpanii zaprowadzić demokrację, lepsze obyczaje polityczne, że będzie dbał o najuboższych. Jednym słowem występuje jako taki super nowoczesny monarcha, no, na wzór monarchów skandynawskich. Jest to bardzo szybkie odcięcie się od człowieka, który jednak mu tę koronę zapewnił. Posłuchajmy fragmentu orędzia króla Juana Carlosa I. Mówił on w kilka dni po koronacji. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa... Dziś zaczyna się nowy etap w historii Hiszpanii. Etap, który powinniśmy przebyć razem.
Rozpoczyna się pokój, praca i rozwój, owoc wspólnego wysiłku i wspólnych chęci. Instytucja, której jestem reprezentantem, ma jednoczyć wszystkich Hiszpanów. I dzisiaj, w tej przełomowej chwili, wszyscy mamy ten sam obowiązek służby dla Hiszpanii. Franco był postacią do końca kontrowersyjną, prawda? Wprawdzie Hiszpanie doceniali jego walory jako przywódcy kraju. Okazał się człowiekiem mimo rozsądnym, chociaż my przez lata mieliśmy zupełnie inny obraz Franco, niemal faszysty. Ale z drugiej strony, sądzę, Juan Carlos musiał dokonać bohaterskiego kroku, żeby no, nie być ciągle w cieniu dyktatora. No z całą pewnością, dlatego że jeśli on miał uosabiać hiszpańską monarchię, a jak pan dobrze wie, my tutaj w Polsce mówimy tak popularnie Hiszpanię, język hiszpański. To jest dalekie od prawdy. Hiszpania to jest konglomerat na rzeczy języków wręcz literackich o bardzo odległej historycznej tradycji. Właściwie ten język oficjalny, który my nazywamy hiszpański, to jest język kastylijski, castellano. Tam się mówi także po galicyjsku. Notabene wszelkie ruchy separatystyczne dyktator Franco tępił, a sam się wywodził z Galicji. On nie był tym, co Hiszpanie nazywają Hiszpanem, czyli Katalończykiem, był Galicyjczykiem. Są Katalończycy, jest duża odrębność Andaluzji na południu, no i przede wszystkim problem właściwie nie do załatwienia, nie do rozgryzienia. Baskowie. Tak. Baskowie z ich terroryzmem, z organizacją ETA. No dramatycznie zetknął się z tym na jubileuszu 25-lecia sprawowania władzy. Ale wróćmy do chronologii. Od momentu, kiedy został monarchą, już bez generalissimusa, nawet nie w jego cieniu, jakie były wtedy uprawnienia króla? Tak, został królem w 75 roku, jak wspomnieliśmy, miał wtedy 37 lat, więc był już człowiekiem dorosłym, no w pełni ukształtowanym, ojcem rodziny, mężem już od wielu, wielu lat, księżniczki, a później królowej Zofii. To jest bardzo sympatyczne. Bardzo, bardzo sympatyczne. W ogóle para królewska okazuje się ma rzadką w tych monarszych rodzinach umiejętność szalenie szybkiego kontaktowania się z ludźmi różnych profesji, różnego pochodzenia. Równie dobrze król potrafi gdzieś niespodziewanie, czy to w Estremadurze, czy gdzieś tam w Galicji, czy w Starej, czy w Nowej Kastylii, zjechać do jakiegoś prywatnego domu na szklaneczkę wina czy na jakiś obiad. Wie pan, no takie rzeczy się nie zdarzają. Nie wiem gdzie, czy królowa Elżbieta II by odwiedzała swoich poddanych gdzieś tam na londyńskim przedmieściu. Został 26. monarchą Hiszpanii jako Juan Carlos I i wówczas było bardzo dziwnie, dlatego że tak, no, ta Hiszpania była tym królestwem jeszcze z tej proklamacji Franco, prawda? Monarchą tradycyjną, katolicką, społeczną i reprezentatywną. I jego rola czy jego prerogatywy nie były właściwie określone. Dopiero od 78 roku, a więc 3 lata po koronacji, dokładnie 22 grudnia, weszła poprawka czy nowelizacja do konstytucji, która króla Jana Karola I określała mianem głowy państwa hiszpańskiego. Chyba właściwie przez 3 lata on był monarchą, a jednocześnie nie był głową państwa. W każdym razie była sytuacja nieco dziwna. No, jeszcze się znakomicie zachował, jak była próba puczu wojskowego, jego dramatyczne wystąpienie w Kortezach, prawda, kiedy generałów przewołał w ostry sposób do porządku i nagle Kortezy opustoszały. Kortezy w parlament. Kortezy w parlament hiszpański, bo pełno tych mundurów, ta próba puczu. I nagle okazało się, że cała generalicja, cały korpus oficerski jest za nim. Tych wichrzycieli szybko z armii usunięto, ślad po nich przepadł. Znaczy nikt ich absolutnie nie usuwał fizycznie, ale po prostu zniknęli jako wojskowi, jako politycy ze sceny. I potem król był skonfrontowany z nową rzeczywistością, z taką kolejną próbą. Musiał współpracować z rządem lewicowym, prawda, socjalistycznym. Właśnie z rządem lewicowym. Z rządem lewicowym, partii, która była za czasów Franco zdelegalizowana, która nagle okazała się bardzo silna, bardzo dynamiczna. Przez paręnaście lat władzę premiera sprawował jej przywódca Felipe González. I co ciekawe, współpraca monarchy z tej tytularnej głowy państwa i socjalistycznego premiera Gonzalesa z tej robotniczej partii socjalistycznej Hiszpanii, PSOE w skrócie, układała się w sposób wręcz wzorowy. I dziś, jeżeli się zapytać przeciętnego Hiszpana, jakie są takie dwie najważniejsze, czy jedne z bardzo istotnych postaci kończącego się wieku, to Hiszpanie bez wahania wymieniają po pierwsze monarchę,
to się cieszy ogromnym powodzeniem, ogromną sympatią. Prawie 90% Hiszpanów, czy to z Galicji, czy ze Stremadury, czy z innych regionów, uważa monarchę i w ogóle całą rodzinę, która na szczęście w przeciwieństwie do brytyjskich Windsorów jest wolna od korupcji, od jakichś takich nieprzyjemnych historii. I obyczajowych. Obyczajowych także, to jest szalenie istotne. Otóż uważa, że ta instytucja monarchii zasługuje na ogromny szacunek i Hiszpanie umieszczają ją na pierwszym miejscu. Natomiast drugą osobą jest były premier Felipe González. Że ci ludzie rzeczywiście wyryli, wyrzeźbili swoje rysy we współczesnej historii tego kraju. Tak, zgoda, ale nie od razu zdobył sobie takie poparcie i sympatię społeczeństwa. Złośliwi twierdzą, że Juan Carlos koronację zawdzięcza nie tyle Franco, ile jego żonie. Dyktator, będąc już w stanie krytycznym, napisał odręcznie na kartce swój polityczny testament. Na następcę tronu wyznaczył w nim Juana Carlosa. O testamencie wiedziała tylko żona Franco. Młody król nie był popierany ani przez frankistów, ani przez opozycję. To będzie Juan Carlos krótki, przepowiadał ówczesny lider socjalistów Santiago Carillo. Popierający Franco generałowie założyli podsłuchy na wszystkie pałacowe telefony. Hiszpański monarcha przekonał do siebie poddanych, najpierw popierając amnestię, a potem podczas próby wojskowego zamachu stanu w 1981 roku, występując przeciwko zbuntowanym generałom. Po apelu wygłoszonym do narodu, króla poparło 99% członków sił zbrojnych. Dwa lata później Hiszpania stała się monarchią z lewicowym rządem. Wielu było nieprzekonanych do tego wyboru i do tego monarchy. Ja panu powiem w ten sposób, panie Sławomirze. Przypomnijmy, kto to powiedział. No, ja bym tutaj zbyt wielkiej uwagi akurat do tego polityka nie przykładał. Ten polityk był to przywódca partii komunistycznej, bardzo stalinowskiej, Santiago Carillo. Co prawda u schyłku życia on zmienił troszkę poglądy i stał się takim eurokomunistą na wzór włoski właśnie. Zdystansował się od stalinizmu, od Moskwy i tak dalej. Ale wtedy, kiedy wygłaszał te swoje proroctwa, że będzie to Juan Carlos krótki, to pomylił się totalnie. Okazało się, że po paru latach sprawowania funkcji monarszej popularność króla bardzo szybko rosła i właściwie po 6-7 latach była to rzeczywiście osobistość uważana przez Hiszpanów za pierwszoplanową i ceniona także i przez ludzi żywiących zupełnie inne przekonania, przekonania republikańskie. Było bardzo trudno właśnie tych ludzi, którzy no, w jakimś sensie wywodzili się z tych tradycji wojny domowej, z tej Hiszpanii, która walczyła z frankizmem, pogodzić się z przywróceniem monarchii. A jednak się pogodzili. Okazuje się, że on potrafił i robi to do tej pory, być takim zwornikiem hiszpańskiej jedności. Był bardzo istotny moment, no bo w gruncie rzeczy Hiszpania przeżywała dramatyczne chwile. No, raz jeszcze odwołam się do sławnej wojny domowej, prawda? I stąd u nas zawsze się mówiło, że Franco to jest krwawy dyktator, który stłumił po prostu powstanie. Sami Hiszpanie mają inny troszkę do tego stosunek, ale jest faktem, że była to wojna domowa na ogromną skalę. Była wojna domowa, która właściwie była drugą po rosyjskiej w tej skali na kontynencie europejskim. Parę set tysięcy czy parę milionów wręcz ludzi zginęło. Zresztą obie strony walczyły w sposób okrutny. No, były to rzezie. No, była trzecia strona, Komintern, to znaczy no, Komintern z jednej strony, prawda, i machinacje Brygady międzynarodowe. Jak się mówiło, szkoła kadr NKWD, prawda, a z drugiej strony pomoc Adolfa Hitlera i Mussoliniego z Włoch i z Niemiec, dla których Hiszpania też była znakomitym poligonem, zwłaszcza dla hitlerowców, dla hitlerowskiej Luftwaffe, dla Legionu Kondor. Ale obie strony były okrutne. Były podzielone rodziny. Bardzo często było tak, że jeden z braci, czy ojciec walczył po stronie Republiki, a syn walczył w falandze u generała Franco. Ale Hiszpan to jest dziwny naród i ciekawy jednocześnie. Temperament mają znacznie większy niż my. Zdawać by się mogło, że to są ludzie szalenie gorąco krwiści. Otóż jak z Hiszpanem będzie pan rozmawiał o historii, to Hiszpan nie będzie chciał z panem rozmawiać o historii tej najbliższej, właśnie o tej wojnie domowej. Zapomnijmy, teraz jest czas na współpracę, na jedność, nie wracajmy do podziałów, nie wracajmy do tego strasznego okresu. Chce pan porozmawiać, pan gościu z Polski, porozmawiajmy o czasach Kolumba, Izabeli czy Ferdynanda, to są znacznie przyjemniejsze tematy. Tak, no a jeżeli chodzi o króla władcę,
Jego rola jest taka sama jak rola Elżbiety II Wielkiej Brytanii. Znaczy, wiadomo, przywódca zwycięskiej partii, która albo uzyska tyle głosów, że będzie mogła rządzić samodzielnie, albo będzie zmuszony tworzyć koalicję, automatycznie zostaje premier. I on sprawuje władzę praktycznie na co dzień. On sprawuje faktycznie władzę. Król mu wręcza akt nominacyjny, czy nominuje go na tego szefa rządu, po tym, jak wybiorą go premierem Cortezy, czyli deputowani. Czyli władza jest w rękach ludu, czyli jego reprezentacji parlamentu, a król właściwie zatwierdza to. Jest to działanie takie pro forma, na ten akt monarszy, prawda? Jego podpis widnieje na akcie nadania tytułu premiera rządu jego królewskiej mości, tam z łaski boskiej i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale stoi na straży, tak mi się wydaje, jedności Hiszpanii. I jeżeli się kiedykolwiek wypowiadał, to najczęściej właśnie w sprawie Basków, to znaczy tego dramatu, który ciągnie się od wielu lat, prawda? Ja powiem nawet więcej. Otóż żaden premier Hiszpanii, a właśnie monarcha, a bardzo często odwiedza różne regiony. Hiszpania jest podzielona na 22 regiony z dużą autonomią, z własnymi parlamentami, z ogromnym samorządem, z własnymi premierami prowincjonalnymi itd., itd. I otóż kiedy objeżdża Hiszpanię, odwiedza poszczególne regiony, to on jako jedyny potrafi w Barcelonie przemówić do zgromadzonych po katalońsku, co się trochę od kastylijskiego różni jednak, potrafi w języku Esquara do Basków San Sebastian przemówić i potrafi po galicyjsku Santiago de Compostela, czy gdzieś tam Vigo mówić. Oklaskują go. Jest to, wie pan, autentyczna radość z tego powodu, że przyjeżdża monarcha, wspólny dla całej Hiszpanii, ale potrafi w danym regionie mówić językiem, jaki mówią jego mieszkańcy. No tak, ale Ety to nie cieszy specjalnie i Ecie nie imponuje, bo przykład mieliśmy, no pan, wspomniałem, na 25-lecie koronacji Juana Carlosa. Krwawy zamach, no, który zakłócił uroczystości. Ale to jest temat, którego nigdy nie zgnębimy, panie Sławomirze, dlatego że Eta po pierwsze nie cieszy się wcale zaufaniem i sympatią wszystkich Basków. Jest tam, powiedzmy, 20%, może mniej. A kto się w ogóle opowiada za mordem politycznym, za takim ekstremizmem? Chyba bardzo nieliczna grupa. Eta zabrnęła w ślepą uliczkę. No, to jest skazane i tak na niepowodzenie. Jedno, co to w tej chwili przynosi, to trupy, zamachy, krew, cierpienia niewinnych ludzi. Przygotowania do uroczystości brutalnie przerwał kolejny zamach Eta. Ofiarą separatystów 21 w tym roku padł profesor Ernest Judge, socjalista, minister zdrowia w pierwszym rządzie Felipe Gonzalesa. Zastrzelono go w garażu jego domu. 2 godziny później ciało znalazł jeden z sąsiadów. Fiesta z okazji ćwierćwiecza panowania Juana Carlosa zamieniła się w dzień żałoby. Podczas wystąpienia w parlamencie król zaapelował o jedność. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy dojść do porozumienia, by raz na zawsze skończyć z terroryzmem. Tak, no w każdym razie nasz bohater, Juan Carlos I, bo to ładniej brzmi niż Jan Karol, wkroczył w nowy wiek, prawda, w nowe tysiąclecie i chyba będzie rządził jeszcze długo i szczęśliwie. No z całą pewnością, kondycja ma znakomitą. Ja wspomniałem, że on uprawia liczne sporty. No, przede wszystkim to jest narciarz znakomity. Cieszył się z tego Pucharu Davisa dla Hiszpanów. Poza tym jest znakomitym żeglarzem. On często w różnego rodzaju regatach bierze żaglowych. I co jest ciekawe, może to jest też jeden z powodów, dla których Hiszpanie lubią tego monarchę i jego najbliższych. Otóż jest to jedna z najtańszych monarchii. Znaczy utrzymanie monarchii. Utrzymanie. I szalenie małe apanaże ze skarbu państwa popiera i szalenie dba o to, żeby ta rodzina, jak to się mówi, nie hulała, nie rozbijała się za te państwowe pieniądze. I utrzymanie jego dworu, który jest najmniej licznym dworem w całej Europie. No może jest mały Wielkie Księstwo Luksemburga, to jest malutkie państwo. Natomiast znacznie tańsza jest to monarchia niż nawet monarchie skandynawskie, nie mówiąc o monarchii brytyjskiej, która jest najdroższa. No proszę. Wprawdzie król ma dopiero 63 lata, ale jest już oficjalny następca tronu. Jedyny syn Juana Carlosa, Felipe, książę Asturii.
Znaczy, problem teraz jest inny, mianowicie z kim, z jaką panienką z dobrego domu, czy z dobrej rodziny tego człowieka związać. On, no podobnie jak ojciec, takie ma dosyć liberalne poglądy. A w jakim wieku jest? No w tej chwili już jest to człowiek 30-letni, ale ciągle kawaler, a flirtuje, czy przyjaźni się z różnymi paniami. Kto będzie przyszłym królową Hiszpanii, tego nie wiemy. Nie tak dawno, o ile dobrze pamiętam, półtora roku albo dwa lata temu obserwowaliśmy natomiast wielką ceremonię ślubu córki naszej pary, która notabene wyszła za człowieka, jak to się mówi, z gminu, nie z żadnej arystokracji i w dodatku za człowieka baskijskiego pochodzenia. Taka jest współczesna monarchia. Audycji Sławomira Szofa z cyklu Postacie XX wieku o królu Hiszpanii Janie Karolu I mówił redaktor Bolesław Broszczak. Teksty czytał Andrzej Tomecki. Realizacja Teresy Szopówny, oprawa muzyczna Wandy Żurowskiej.